Hej, cześć, z tej strony Noxy i gramy dzisiaj Poppy na topie. I tak, na początek wytłumaczę wam, o co chodzi w tym buildzie. Bo to jest nietypowy build, a przynajmniej tak mi się wydaje. Gramy w Conquerora. Większość Poppy zdaje się, że go nie bierze, ale szczerze mówiąc nie sprawdzałem, więc dla mnie to jest nietypowy build. Conqueror, Triumph, no tutaj wziąłem akurat Tenacity dodatkowej Cap the Grace. I runy, które wam wyświetlają się zawsze na początku filmu, to w przypadku tego filmu nie są te runy, które gram. To są runy, które moim zdaniem są najlepsze w tej grze, ale w tej grze wziąłem Mana Flowbend i Gathering Storm. I gramy tak, jeden przedmiot ofensywny, Trinita, ewentualnie Death's Dance, jak idzie bardzo dobrze, a reszta full tank. Poppy jest takim chamskim pikiem, że czasami jak zdobędzie przewagę, to buguje grę i nie zadaje się jej damage'a. I jak ludzie ją biją, to leczy tylko. Mam nadzieję, że uda mi się to pokazać. A wziąłem zamiast tych najlepszych run, bo niestety nie bierzemy z czerwonego drzewka heala dodatkowego, wziąłem Mana Flowbend i Gathering Storm. I najważniejsze jest tutaj Mana Flowbend. Zauważyłem, że Poppy ma duże problemy z maną w early, jak się dużo spamuje. Prawdopodobnie mogłem to załatwić, bo w poprzedniej grze brałem Doran Shielda na start. Mogłem to załatwić biorąc po prostu flaszkę i zostawić czerwone runy i z tego powodu dalej zostawiam te, tak jak są na początku napisane, jako najlepsze moim zdaniem. O nie. Dostałem trochę damage'a. Na początku ciężko mi będzie dobiec do niej. Tak żeby klepać typa, nie? Nawet on mnie klepie trochę. To też był zły krok z mojej strony. A muszę uważać, on nie ma ani TPK, ani potki. Także czas gra mocno na jego niekorzyść. Problem jest taki, że wygląda na to, że nie mogę go bić z pasywy tak, żeby on mnie nie dosięgnął swoim Q. No ale przynajmniej za już będę mógł mu jakoś oddawać. I popatrzcie, on ma połowę zdrowia. Nie. Jeszcze na tym etapie... czyżby? Jest, mamy go. I Triumf mnie uratował. Dobra, pięknie. A kto gra w dżungli? Nautilus. Wiecie co? Ja tej linii nie puszuję. Zostawimy ją w ten sposób. O nie mogę zostawić kanona. I teraz to już puszuję tą linię. No bo już jej nie utrzymam. Ale mam flasha, jestem bezpieczny. Ale przez brak zdecydowania, no... nic nie zrobiłem dobrego z tą falą. Po prostu pozgarniałem miniony, nie? Ale to było dalekie od pewnie mojego najlepszego zagrania, jakie mogłem tutaj zrobić. Zobaczymy, co będzie Akali robiła. To chyba jest taki trochę freeze, a trochę nie freeze. A pierwszego pójdziemy Phage'a, skoro idzie ok, na razie. I od razu teleport na linię. Naprawdę dużo jej bije. Za Kali trochę ciężko się traduje, bo ona wchodzi w chmurkę. O wow, serio? Triumf mnie uratował, nice. Ale teraz ciężko trochę. Tak, jest. Nice. Nie. Miniony. Jest. Nawet nie wiem, co do niego leciało, bo już nie widziałem animacji. Ale to było... kurde, tak close. Możliwe, że gdybym miał czerwone drzewko, to teraz bym go zabił. No nie wiem. Właśnie dlatego nie jestem przekonany do tego niebieskiego drzewka na drugie. No ale chcę się pobawić. Chcę popróbować. Żebyście mieli...
Żebyście znowu wiedzieli, jaki jest poziom tych gier, to nie są gry na jakimś bardzo wysokim poziomie, to są flexy, aktualnie gold któryś, nie wiem co, i w sumie zmutuję wszystkich, dlatego że goście nie pisze nic zabawnego, tylko Idiot Ranger, takie bardzo generyczne wrzuty. Jakby ja jakoś się bardziej wysilił, to bym pomyślał o tym, żeby zostawić nawet ten czat. Może coś zabawnego by z niego wyszło, nie? A Kali już mi zaczyna mało bić. Już powoli zaczynamy bugować grę. A ja jeszcze nie mam żadnego itemu pod... nie wiem. Pod... tanka. Szkoda, że ja jej nie mogę bić. Jak ona... atakuje mnie. Opsi. To jest mała kontra w moim kicie, nie? Że mogę użyć w ten sposób W. Ona zaraz może zginąć. Teraz ginie. No to jest brak teleporta, kolego. Brak TP-ka tak ludzi urządza. Nie jest najlepszym pomysłem rezygnowanie z niego. A co gdybym brak tego leczenia próbował nadrobić, robiąc aż dwa przedmioty ofensywne? Chociaż... nie o to chodzi w tym buildzie. W tym buildzie chodzi o to, żebym był super tanki, nie? Dobra. Pierwszy stack. Mógłbym wyjść naprzeciwko tej Akali. Tak, żeby ją trochę obić. Ostatecznie nie obiłem jej tak bardzo, jakbym chciał. Dobrze byłoby przed szóstką jeszcze raz z nią zawalczyć. Ja mam dwa levele przewagi, nie? Po tym creepie mam siódmy. Wbiję siódmy? I od razu wskakuję na trade'a krótkiego. A zerką mogę ją nawet zabić. O. Będzie rkował? Ta, zabili mnie. Źle to zagrałem. Później się skapnąłem. Stunelowałem się na tej Akali, wiecie? I na tym, jakby jej tu zrobić niedobrze. A proszę. Tak łatwo się dałem zajść Nautilusowi. W ogóle Nautilus w dżungli. Mobility pierwsze, szanuję. Nawet fajnie to wygląda, nie? Że biega szybko po mapie. Na Poppy jest nawet dobre. Gorzej na innych liniach, nie? Bo do takiego zadania nie będzie mu tak łatwo zajść. Ale bota się udaje. Tristan miał na bocie kilka asyst, nie? Widzę Tristana 0-3. Jeżeli chodzi o build, to was może ciekawić. Co do buildu, to tutaj trzeba trochę podejść do tematu elastycznie. Bo są różne sposoby, w jakie się można zbudować na takiej popce. Ciekawą opcją jest na przykład Sunfire, którego tutaj nie będę budował, bo gram akurat na Akali. A czy Sunfire je ujawnia? Wiecie co, a może zrobię go? Ciekaw jestem, czy ją widać. Nautilus jest na bocie, nie muszę się go bać. O, wow. Które tak szybko zmienił agro. No na pewno fajne jest to, że mogę teraz nieźle spamować. A nie mogłem tego robić, jak grałem w czerwone drzewko. Mogę ją zabić? Tak, nice. Powoli może iść w moją stronę Nautilus. Może czy nie może? Dawno go nie było chyba nigdzie. I teraz tak. Albo robimy tak zwane YOLO. I chyba robimy tak zwane YOLO. Przynajmniej jednego turret plate'a chcę. Jest Nautilus.
I Gathering Storm daje, zaczyna mi dawać AD. Bo 10 minuta strzeliła. Czy zabijam może miniony już na jedno te? Nie zabijam niestety. Wow, ale to unlucky, nie? Te wszystkie miniony na lowku. Jest mi smutno. Ale pociesza mnie to, że mam kasę na całą Trinitę. To jest kozacka opcja. Kurde. Mogę zrobić różne rzeczy. Mógłbym pójść na bota i steleportować potem po ganku na topa. I chyba tak zrobię. Może na mida nawet. No tak, i tutaj, i tutaj. Dopiero się wrócił Twitch chyba na linię. Czyli jest to duża szansa na to, że się dadzą zgankować. Niestety nasz botlane nie trzyma żadnej wizji. Dawać, 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 go, go, go! Wlazłem w to. Nie wierzę. Dobrze, że zabił Zilean. Wow. O, i Akali zginęła. Jaki dobry ten top laner. No push, 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 push. O, koleżko. Nie doceniasz Conqueror Poppy chyba. Elo. I teraz Twitch wchodzi zaraz na linię. Mam nadzieję, że nikt tutaj nie zginie przez to. A ja się faktycznie odteleportuję na topę. W sumie nie musiałem tutaj używać teleporta. Nie było do tego jakiegoś powodu szczególnego. A jakby to powiedzieć... No, jedną falę dzięki temu tylko zyskałem. Już mogę naprawdę mocno obijać. Wow, jak to zadziałało dla niej? Nawet nie wciskam jej autoataków, ale ona nie żyje. Dalej nie żyje. Elo. Musiałaby od razu uciekać, nie? Ona chyba nie chce, bo no jest mocno w plecy. W pewien sposób trochę jej się nawet nie dziwię, że ona tutaj próbowała dłużej zostać. Popatrzcie, jak mało ona ma expo. 8 level. Przed 14 uda mi się obić całą wieżę. Pięknie. Nawet zostanę, jeszcze zaczekam. Mi się jakoś bardzo nie śpieszy. Dopiero za pół minuty platingi spadają, a w ten sposób zabiera trochę więcej wieża, zabiera moich minionów. Nice. Okej. Okay. Kurde, jak mi mało golda brakuje do Sunfire'a. Wiecie co? Do farmy go całego. Nie ma ich golemów. O nie, co ona zrobiła? Skąd ona się pojawiła w takim dziwnym miejscu? Mogę ją zabić. Przeżyje? Może nawet przeżyje. Nie. Musiałbym wydożować tego Nautilusa Q. Okej. Mamy Sunfire'a. To ciekawy eksperyment. Nie wiem, czy wykrywa Sunfire Akali, ale jeżeli tak, to byłoby naprawdę super. Mają team mocno AP. Także idziemy Adaptive Helm i Spirit Visage, oba itemy. I do tego... Merce?
i Death's Dance. I w ten sposób nikt mi nie bije damage'a. To będzie naprawdę bardzo mocne. Tak. W tym to jest gra, w której zbugujemy League of Legends. I zobaczycie, że da się zrobić tak, żeby ludzie ci nic nie bili. Nic. Fajnie byłoby wjechać na tego bota. Oni się trzymają przy ścianach nawet trochę. Okej. Jak oni to zrobili tak, że prawie umarł ten Zilean? Nie wiem. GR-ka się nie odpaliła. Znaczy, nie zbili jej. Prawie to pasywa Twitcha w ogóle dobiła. Trzeba biec na midę. Zedzik coś ogra. Na kim jest? O. A co gdyby? Czy ty się nie patrzysz, kolego? No, obawiam się, że nie ma dla ciebie ucieczki. Mam reda z tego i dwa fragi. Masę złota. Ile złota potrzebuję na tego, na Spirita? Ale lepszy od Spirita będzie Adaptive Helm. I to w sumie zbudujemy właśnie go pierwszego. Widzę cię, Akali. Nie wiem, czy widać ją było, czy nie. W trakcie tej chmury. Nie wiem, czy to był damage z Reda, z Q, czy z Sunfire'a. Stać mnie na Adaptive Helm. Będę tak powoli wracał. Odrobina disrespektu. Odrobina wardów. Jest, mamy ją. Nice. Wiecie co teraz? Teraz drugi gość. Nic mi nie bije to. Po 100 damage'a tyle co nic. 22 hity potrzebowałoby. A ja dopiero się obkupuję. Teraz naraz mogę kupić i buty, i Adaptive Helm. Dopiero będę budował rezisty. O, z tym już jestem nie do zabicia. Mówię serio. Z tym zestawem, który mam teraz na ich team. Poppy jest naprawdę zajebista. Nie wiem, dlaczego Poppy jest tak mało pikowana. Ale ona jest tak bardzo tanki. Tylko nie we wszystkie teamy, nie? I po... Dzięki tej pasywie jest dużo tankowości, nie? O... 14 armora, 13 resista. I to się jeszcze będzie zwiększało. Wiecie co? Wbije się w nich. W trzy osoby, żeby zobaczyć. Twitch tutaj dużo mi damage'a bije, nie? Ale i tak nie mogli mnie zabić. Może jeszcze dogonię? Okej. Okay. Raczej nie. Ale było widać, że jestem cholernie tanki. Jeżeli się wbije w Twitcha na przykład, to wtedy nie mógłby mi tak dużo damage'a klepać. No tutaj niestety ułatwiałem mu bicie tego damage'a tym, że sfokusowałem się na złych osobach. Nie wiem, byłem greedy bardzo. Myślałem, że mogę całą trójkę zabić. A tak naprawdę powinienem rzucić się na Twitcha i pogodzić się z tym, że max mogę mieć dwa fragi tam. Okej. Okay. Wbiega Rengo tutaj. Zostawimy Rengarowi Kali. No ja sam się tutaj pobawię z kolegą Nautilusem. No nie, Kali do nas sama przyszła. Okej. Okay. Pytanie, czy budujemy pierwszego Spirita?
czy Devs Dance'a. Zaraz wam pokażę, ile mnie uleczył. Wow, jest z tego frak, lol. Nice. Spokojnie tankuje wieży. Jeden przedmiot po Termora. Kankeror uleczył mnie teraz za 1700. Generalnie, jak grałem w poprzedniej grze, to ta runa z czerwonego drzewka, Ravenous Hunter chyba się nazywa, uleczyła mnie za ponad drugie tyle. Generalnie to bardzo dobra inwestycja. I myślę, że w tej grze byłaby świetna. No dobra, wrócę się. Nie będę walczył. A może? Wiecie co? Widać ją. Nawet nieźle. Szkoda, że mi damage'a nie klepiecie. Teraz mam problem, bo nie mam many. W jakieś dziwne miejsce poleciał. Poleciała monetka moja. Dawaj Zed, nice. Rengar. Rengar, Rengar. O, i Zedzik ginie. Mam TP-ka. W sumie mógłbym tutaj wbić. Ale mógłbym też sfarmić bota. Nie, topa. Top się puszuje w ich stronę. Nie mam żadnego dobrego miejsca do sfarmienia teraz. Ze Spiritem leczenie moje nie wzrośnie aż tak bardzo, bo to jest 30%, nie? Także Spirita buduję bardziej dla HP, dla rezistów i dla CDR-ów. Raczej to nie jest tak, że nie wiem, nagle będę nie do zabicia bardziej niż przed chwilą. Tutaj się nie zmienia za dużo. Wbijamy się w nich? Mam Zileana na plecach. Zilean ma R-kę. A, chętnie nawet. Ja nawet chętnie. Wezmę bombkę. Jak widzicie, przeciwnicy nie mogą zrobić za wiele. No tutaj biła mnie i wieża, i trzy osoby. Nie no, ta wieża wcisnęła w sumie za dwa ataki tylko. I tak to jest największy damage. I tak zrobiła więcej niż Basic i Twitcha. Stać mnie na Spirita. Takie reckless akcje i mogę sobie na to pozwolić. Poppy jest naprawdę, jak Poppy jest wyfidowana, tak ciężko się na to gra. Wiecie, że tak się mówi często, że Annie jest postacią do wychodzenia z niskich rankingów, nie? Ja często polecam Xena. I się nawet nie myśli o tym, że taki potwór jest na niskiej ligi. Jak ta Poppy. Bo to nie jest skomplikowany champion. Nie trzeba nim za dużo robić. Zepsuć możesz tylko R-kę. A jak zepsujesz R-kę, to aż tak nie boli. Q możesz misować, nie? Ale generalnie ciężko jest coś zrobić takiego, nie wiem, radykalnie złego tą popką. No bo to jest taka postać prosta jak budowa cepa, nie? Dobra na tanki. Zwłaszcza dobra, właśnie. Poppy jest najlepsza w teamy, które mają mało damage'a, a dużo tanków. Bo na Q masz damage procentowy. Dwa razy. Możesz 16% maksymalnego HP zrobić z tego. No i Poppy nie lubi na przykład true damage'ów. Na Vayne się tym gra nieprzyjemnie. Da się. Zwłaszcza jak twój teamek ma coś takiego, żeby tą Vayne wyłączyć. No ale nie jest to optymalny pick wtedy. Gdzieś tutaj idzie ta Lux. No jest. I palimy gościa. Dobra, ile kosztuje ten Devs Dance? Ciekawe, czy mogę DD napisać? Nie, nie mogę. Bo niektóre przedmioty da się po skrótach wyszukać w sklepie, wiecie? Na przykład jak wezmę sklep, botrk, od razu znajduję, nie?
Fajnie by było, jakby inicjały każdego przedmiotu można wpisać. Dużo szybciej by się szukało. Czy ja chcę się wbić tam? Elo. O wow, wbiłeś się. O wow. Optymistyczny kolego. Kali. Już, nie wiem, 400 zdrowia? Ja chcę tam wejść. Nice. Stunelował się, nawet mnie nie widział. Nautilus. O, pięknie. Ja mogę w nim stać. Co tam, kolego? Jak się bawicie? O! Kolejny. Cześć, Heimer. Nie do zabicia. Mówiłem. 19-4. Ja nie muszę w tym momencie nic robić dobrze. I to nie jest tak, że każdą nafidowaną postacią by tak było, nie? Myślę, że Poppy akurat tutaj jest wyjątkiem. To jak bardzo ona się wymyka spod kontroli. 3600 heal'a z Conqueror'a. 3000 z triumfu. O, o co chodzi? O, zniknęła monetka. Chyba mnie, nie spali mnie. Dostałem nagle HP, nie wiem skąd. ult Lux na drugim poziomie. Lux z Rabadonem zadał mi 200 damage'a. Czy jest coś jeszcze w tanka, co ja mógłbym chcieć zrobić? Tak się zastanawiam. A co gdybym złożył Deadman's Plate'a zamiast Death's Dance'a? Bo wiecie co? Dodatkowy armor chyba jest lepszy niż ten heal z Death's Dance'a. Nie wiem. Może później sprzedam, ale... Ale to mi się wydaje naprawdę mocne. Jeden przedmiot ofensywny wystarczy. Ja i tak wszystkich zabijam damage'em. Moja siła tkwi w tym, że oni nie mogą zabić mnie. To taka bardzo jednostronna interakcja. Wiecie, ja ich biję, a oni mnie nie. Let's go. Nie ma nawet jak uciec, gościu. I lecimy, let's go. O, ta R-ka była słaba. Ale mogę sobie stać po prostu i przyjmować od nich damage, ile chcę. Wiecie co? Najlepiej byłoby wbić teraz na kogokolwiek. Okej, okay. Nieźle. O! Nie wyflaszowuję, ale może powinienem? Na pewno mnie nie zabija ult Lux. Twitch może nas gonić. Nie, nie goni. Ja nie chciałem marnować flesza za bardzo. Jest coś, co będzie mnie leczyło. Czerwona potka. Bo czerwona potka leczy za damage dealt. 15% damage delta. Na moje potrzeby nawet może być lepsza od Death's Dance'a. Chociaż nie wiem, czy to leczenie jest zmniejszone na... Jeżeli jest zmniejszone, to wtedy Death's Dance jest lepszy. 1v4? No nie mogą na pewno mnie zabić. Nice.
21, 4, 10. Akali troluje build. Widzę też, gościu, jakieś śmieszne rzeczy się próbuje bawić. Pytanie, czy to dlatego, że zrage'ował. Nie wiem, nie ma sensu to, co buduje na pewno. Dlaczego wieża mnie zaczęła bić? Jeszcze się może raz wrócimy. Czy kończymy? Możemy kończyć to na pewno. A, tak naprawdę chce się chyba wbić w Twitcha? W Heimera? Nie bardzo mam jak. Wrzuciłem go w tego. Dawaj długą walkę, cwaniaku. Nie, 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 nie uciekaj. O nie, uciekł mi. Mogą mnie zabić? Mogą, bo mi się mana kończy. Ale to chyba jedyny powód, nie? Okej, okay, jeden leży. I chyba stąd wyjdę. No mam manę tylko na jedno Q. Okej, i tutaj mana flowbend nawet niewiele mi daje. Bo wywaliłem się z many? Czasem tak się dzieje, jak nie masz blue. Wywaliłem się z many. A co się stanie? Sprzedam Deadman's Plate'a i zrobię Death's Dance'a. Bo zobaczymy, może być tak, że jestem, że przekroczyłem już masę krytyczną i że jestem już tak tanki, że oni nie robią mi damage'a i będę się szybciej leczył, niż oni mi zadają damage. Ale to jest właśnie do testowania. Na pewno chcę wziąć blue, bo no wychodzę z tej many. Z baronem na pewno nie będą mi robili damage'a. Trzy inhibki otworzone u nich. Dobra, ja chyba od razu idę na reda. Jest szansa, że kogoś tutaj znajdziemy. O, Nautilus zgarnął? Nie, nie zgarnął. I teraz pytanie, czy walczymy 1v5? Żeby sprawdzić damage, nie? 1v4. Okej, okay, teraz na pewno mogę wygrać. I teraz faktycznie przekroczyłem masę krytyczną. Popatrzcie, ten Death's Dance jest dobry. Ja nie wiem, czy nie powinienem go wcześniej budować. Bo ja się naprawdę leczę dużo, dużo szybciej, niż oni mi zadają damage. Zasłaniamy drogę Nautilusowi. O nie! O, przeżył! Okej. Okay. Będę miał największe leczenie w tej grze, ale zobaczymy ile w sumie. Ze wszystkiego. To jest ciekawe. Kogo honorujemy? Nie wiem, Rengara honoruje. Czy to był telefon? Nie wiem, coś mi zawibrowało, ale nie po tej stronie biurka, co mam telefon. To było dziwne. Okej, okay, a damage dealt to jest jedna rzecz. To, co mnie ciekawi bardziej, jest dobra scena, tak. To jest healing done. 20 tysięcy. Rengar był blisko, nie? Tylko, że Rengar z W się dużo leczy. Stwierdzam tak, z czerwonymi runami to by było dodatkowe... Ile mnie uleczył? Właśnie, popatrzcie. Tank, but not damage. A gdzieś tutaj powinien być... Oho, jest. Total healing. 8 tysięcy z Conquerora. Ravenous Hunter leczy więcej. Więc w sumie miałbym dodatkowe 8-9 tysięcy. A to bardzo dużo. Okej, okay, mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał. Na dzisiaj to tyle i słyszymy się jutro o 14. Peace.